Przed chwilą, szanowni państwo, mieliśmy próbkę tego, o czym będzie mowa na dzisiejszej konferencji prasowej. Na korytarzu jedna z posłanek PiS-u witała pana przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Nacisków, pana Andrzeja Czumę, mówiąc: gratuluję panu. A więc właśnie dzisiaj Andrzej Czuma zbiera gratulacje od PiS-u, ale o tym członek Sejmowej Komisji do Spraw Nacisków, pan poseł Janusz Krasoń. Bardzo proszę. Szanowni państwo, przed kilkudziesięcioma minutami mieliśmy do czynienia z obroną IV Rzeczpospolitej. Pan przewodniczący Czuma przedstawił raport, na podstawie którego w moim przekonaniu należy mu się nagroda honorowe członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości. Poseł Mularczyk oświadczył, że jest to mowa obrończa rządu Jarosława Kaczyńskiego, rządu w latach 2005-2007, i zaapelował, aby wszyscy ci, którzy krytykowali ten rząd i uważali, że IV Rzeczpospolita była złym ustrojem, powinni przeprosić. A ja publicznie przepraszam jako członek Komisji do Spraw Nacisków za raport Andrzeja Czumy i oświadczam, że złożę zdanie odrębne, w którym przedstawię dowody, że IV Rzeczpospolita była państwem, w którym prokuraturę, służby specjalne, policję wykorzystywano do osiągania celów politycznych, że stosowano naciski, że żyliśmy w państwie, w którym podsłuchiwano i inwigilowano dziennikarzy. Należy dzisiaj zadać pytanie, czy pan poseł Czuma robi ten raport świadomie, czy też próbuje w ten sposób wesprzeć Prawo i Sprawiedliwość, które w opinii publicznej jest partią odpowiedzialną za te wszystkie złe rzeczy, które w latach 2005-2007 miały miejsce. Tyle z mojej strony, szanowni państwo. Przed 19 postaram się upublicznić moje zdanie odrębne, przekażę je państwu w tym samym czasie, w którym skieruję je do komisji naciskowej. Dziękuję. Szanowni państwo, Platforma Obywatelska miała posprzątać po IV Rzeczpospolitej, uporządkować sytuację w wymiarze sprawiedliwości, w prokuraturze. Okazuje się, że żadne wnioski, żadne konsekwencje po 4 latach rządów Platformy Obywatelskiej wobec tych wszystkich patologii, które miały miejsce za czasów rządów PiS-u, nie zostały wyciągnięte. My zwracamy się do członków posłów Platformy Obywatelskiej o to, aby ustosunkowali się do tego, czy to jest indywidualna działalność pana ministra Andrzeja Czumy, a jego indywidualna swobodna twórczość, czy to jest również stanowisko klubu i władz Platformy Obywatelskiej. Czy tyle po 4 latach rządów Platformy Obywatelskiej ta partia może powiedzieć Polakom: Polacy, nic się nie stało, nic nie było, żadnych patologii i nieprawidłowości w wymiarze sprawiedliwości w prokuraturze nie było. My od początku nie mieliśmy wątpliwości, że Andrzej Czuma fizycznie jest w Platformie Obywatelskiej, ale duchowo jest w Prawie i Sprawiedliwości. I rzeczywiście ta nagroda, o której mówił pan przewodniczący Janusz Krasoń, honorowego członkostwa w PiS-ie, powinna jak najszybciej temu posłowi zostać przyznana. Ale nade wszystko pytamy Platformę Obywatelską, klub Platformy, władze tej partii o to, czy to jest stanowisko. Czy Platforma zamierza zaakceptować taki raport, jaki przedstawił pan przewodniczący Andrzej Czuma, który jest tak naprawdę jedną wielką obroną tej patologii, jaką był system władzy tak zwanej IV Rzeczpospolitej?